Też zmienię musura na niebiesko, ateist na zielono. No, jesteśmy w pierwszej mapie. Zawodników mamy naprzeciwko siebie. To nie jest typowy cross. Mamy na dole ateista, u góry Mosurę. Teoretycznie to jest pozycja, w której Undead może troszeczkę łatwiej. Ma większe szanse na przeprowadzenie jakiegokolwiek harasu przeciwko Humanowi, czy to przede wszystkim na tym spocie. Human bardzo ciężko miałby tu krypować sklep, a ekspować w tym miejscu, no to chyba się nie da. Można próbować, ale nie na takiego gracza. No i Mosura tutaj skautuje akolitą. To teraz jest standardem. Jak wiem, w poprzednich patchach gracze różnie skautowali. Niektórzy skautowali górę, niektórzy akolitą. W momencie, kiedy akolici dostali turbo boost, który już teraz już mają nerfa, tak? Bo wcześniej to była jednostka produkcyjna, która była jedną z najszybszych jednostek lądowych w grze. Teraz jest nadal jednostką szybką, ale już nie tak szybką jak była. Ateist tutaj się zabudowuje, całkiem zablokowuje dostęp do swojej bazy i w taki dosyć bezpieczny sposób lokuje towera. Zaczyna creep od chyba najłatwiejszego creepa w tym momencie tutaj. Od zielonego creepa. Kiedyś humanem można było. W sumie to. No, kiedyś humanem się grało, że creepowało się to i to za jednym przywołaniem milicji. W tym momencie, kiedy milicja dostała lekki nerf, bo to jest zaledwie 5 sekund 45. No to już się na tak nie da. Już milicja tutaj jak dochodzi, to praktycznie miasto stają się chłopami. Zaatakowane. No i walka tutaj o doświadczenie. Jednak Mosura się tutaj wycofuje, nie chce tracić punktów życia na swoim rycerzu śmierci DK. Ateist jeszcze nie techuje, jeszcze nie może techować. Zobaczymy. W tym momencie, czy to będzie tech, czy to. Wojska gracza zostały zaatakowane. Nie. A to jest tutaj. Gania się. A nie, to już jest tech. Już zauważyliśmy, jednak to będzie tech zdecydowanie późniejszy od techu Undeada. Tutaj. I Mosura to słabo. Nie udało mi się co prawda dobić tego creepa. Jednak Footman jest w niebezpieczeństwie. Jeszcze jeden strzał, coil i padnie. Ale w międzyczasie bezpiecznie dokończę tego creepa ateist i będzie miał poziom drugi na arcymagu. No i dwa razy pojęcia inteligencji, plus 6 do arcymaga, dużo więcej many, szybsza regeneracja many, no i oczywiście te plus 6 do ataku, bardzo dobry item dla tego Herosa.
Bardzo dobra, można powiedzieć, bardzo dobre dwa itemy. No i to będą najprawdopodobniej rifle. Zaledwie 4 footmenów i najprawdopodobniej przejście na rifle. Wojska gracza zostały zaatakowane. No i tutaj kupił kostium teleportacji Ateis po to, żeby zmienić przeciwnika, żeby Mosura nie wiedział, gdzie Ateis w tym momencie creepuje. Mosura tutaj robi zielonego creepa, ma 3 fiendy. Lisza w drodze i rzeźnie w drodze. Ateista diadem szlachetności. Najlepszy item moim zdaniem, jaki można dostać na tym creepie dla arcymaja. Zwłaszcza w tym momencie. Mamy, co ważne, mamy przeciwko Undeadowi mamy troszeczkę więcej HP dzięki temu. Wojska gracza. No i oczywiście się troszeczkę więcej damage, troszeczkę więcej wszystkiego. Tutaj Ateis bardzo dobrze gra. Nie widzieliśmy go do tej pory, jak gra na lepszych przeciwników. A Mosura to jest rzeczywiście przeciwnik z naprawdę najwyższej półki. I zbliża się do poziomu trzeciego u swojego arcymaga. Wojska gracza zostały. W międzyczasie mamy MK w drodze. Sklep, tajemny sanktuarium oraz tajemny sanktuarium. Ten rift tutaj źle. W złym miejscu. On jest w ogóle niekontrolowany. W ogóle niekontrolowany, jest martwy. To jest duży błąd. To jest duży błąd. Przed chwilą chwaliłem tego gracza, ale no. Rifle trzeba szanować. Footmenów można troszeczkę olać, bo oni i tak padną prędzej czy później. Ale każdego rifle trzeba szanować. No i mamy tutaj manę na nowe. Coil nowa może być zabójczy dla arcymaga. Ale jest fokus na DK. No i zmuszony do TP. Na poziomie pierwszym. No i pada footman. Zostały zaatakowane. No i Mosura ma poziom drugi DK. Bardzo ryzykowny tutaj creep. To jest arcymag na jedną nowę. Nie mówiąc o coil nowa. Coil wymierzony w kierunku rifla. No i przeżyje ten rifleman. Wojska gracza zostały zaatakowane. Obaj gracze w tym momencie nie robią żadnych upgrade'ów. Przynajmniej nie zrobili. No i tutaj był sklep dla Mosury. Bardzo dobry item, moim zdaniem ma omulet witalności. Będzie bardziej odporny DK na nuke ze strony MK. Wojska gracza zostały. No i klipowanie żółwi z jednej z drugiej strony. I tu są bardzo różne rejdżemany. No taki średni item, tak? W pewnych sytuacjach może być bardzo dobry. Są takie sytuacje, kiedy to jest wręcz item, który może wygrać grę, wygrać sytuację. No i taki sam item tutaj u Mosury. Wojska gracza zostały zaatakowane. I Mosura nieprawdopodobnie w tym momencie złapie ateista. Jednak ateist szybko się wycofuje. Zobacz. To tutaj ten szkielet zdradził Mosurę chyba. No i mamy Pitlorda.
Na Wizarda mamy trzeci poziom UDK, kolejną różdżkę kradzisz many. Tutaj podejrzewam, że MK tej many też za dużo nie będzie miał. Masura ma tutaj oczywiście ork na liszu. No i szuka w tym momencie agresji. A Tails potrzebuje poziomu trzeciego MK. Miasto zostało zaatakowane. Towera tu w bazie nie ma. Są dwie statuły. 6 fiendów, 3 herosów. Jest trzeci poziom MK. No i to będzie prawdopodobnie TP i próba walki z milicją. Tak. Tylko gdzie tutaj Ateis się... O, tutaj. Z tyłu fokus na statuę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Statua padła, spadł jeden riff, padł Pries. Kolejne losy Humana padają. Rzucamy tutaj zew grozy. No i to będzie chyba GG. Bardzo duże straty ze strony ateista. Musura tutaj stracił tylko jedną statuę. No i TP, tak, ale pod tym względem to był remis. Też zmuszony był do TP ateist, aby wrócić do bazy. Wojska gracza zostały. No i Musura tutaj nie czeka. Musura tutaj chce wykorzystać sytuację, chce skończyć przeciwnika jak najszybciej. Być może burząc altar. Mamy tutaj armię Undeada w środku bazy Humana. No i to się nie może dobrze skończyć dla Huma. Tutaj wykorzystuje to, jak zbudowana jest ta baza Huma. Wchodzi do środka. Jednocześnie jest w pozycji takiej, w której jest ciężkie do dosięgnięcia. A Tails tutaj nie może wydobywać złota. Nie ma arcymaga cały czas. Trzeci poziom na liszu. No i tutaj zagnieździł się w bazie Humana Musura. Tails tutaj chce zburzyć jedną ze swoich farm, aby mieć wejście do bazy. Jest focus tutaj. No i padają chłopi jeden za drugim. U Musury nic nie padło, a Tails zaledwie 38 fuda armia. No i Musura kupuje TP i biegnie z powrotem. Nie zastanawia się. Najgorsze się najprawdopodobniej spotykają w okolicach sklepu. Fokus na Fienda, uratowany. No i pada Riff. Padnie kolejny. Tutaj Fiend goniony przez Footmana, ale dobra, wracamy do walki. Pada cała armia Humana. Musura tutaj w każdym momencie może znikować MK. Jednak odwleka to. A, jednak nuk na arcymagu. Arcymag przeżył. GG. No i Ateis stracił pierwszą mapę w lidze. Musura dalej niepokonany.
Dobra, tutaj. No i uzupełnię tutaj tylko wynik. Dobra. Tutaj ten czat mnie troszeczkę rozwala. Czekam na kolejną mapę. Ciekaw jestem wyboru tutaj ateista. Jest tu kilka dobrych map dla Humana. Wybrał albo AI, albo LR. Jest LR. Tutaj jest zdecydowanie łatwiej zaeksplować dla Humana. Jednak Andedy też mają swoje triki. Oraz... Masura zmienił kolor. No dobrze. Mam czas, żeby to ustawić. Osory mamy na dole, na czerwono, na zielono mamy ateista P. W głównej części mapy. No co, tutaj wysunięty ołtarz do przodu. Z jednej strony to jest w celu, aby DK był szybciej blisko bazy Humana. Z drugiej, moim zdaniem, są sytuacje, w których tak postawiony altar może być łatwo zniszczony przez Huma.
zdarzają się takie sytuacje, że stracimy Herosa i moglibyśmy wrócić do gry, gdyby nie to, że nie mamy jak go przywołać znowu. Ale można powiedzieć, kolejnym plusem takiego ustawienia jest to, że będziemy mieli tutaj większy obszar, w którym mamy zwiększoną regenerację punktów życia. A Tej znowu blokuje bazę. Ja sobie się uważam, że to nie jest może koniecznie najlepszy pomysł przeciw Candidowi. Czekam na... Wojska gracza zostały zaatakowane. Miasto zostało zaatakowane. Tutaj wiecie, na pewno plus 3. Taki sobie item, szczerze mówiąc. No Suro tutaj będzie zabierał za trolle. I dostał różdżki i fusli. Żywiołek złapany przez creepa w siatkę. Kilka punktów doświadczenia dla arcymaga po zabiciu szkieleta. A Teis tutaj będzie stawiał expo, to czwarta farma, to po prostu to jest taka zapowiedź tego. Wojska gracza zostały zaatakowane. I Teis tutaj w kolejnym może stracić footmana. Ateis będzie się zabierał za robienie creepa. Tutaj pomaga sobie iluzjami Osura. Mam troszeczkę wrażenie, że tutaj Ateis ma delikatne problemy z kontrolą tego, co się dzieje na ekranie. Troszeczkę opóźnione są jego reakcje, a w poprzednich grach pokazywał, że potrafi grać naprawdę bardzo dobrze. No i tutaj footman przeżył, jest złapany. Te iluzje bardzo dużo pomagają tutaj na surze. Dzięki nim wybudził tutaj oba creepy. O, jeszcze tutaj golem musicie bić milicjantów. A Teis jednak się troszkę wybrnął z tego. I zabije tutaj creepa. O, dostał kamień, dostał kamień. Dostał głazem, jeszcze jest złapany w siatkę. Fient. Cały czas te creepy są tu wybudzone, cały czas tu coś co się dzieje. I poluję tutaj na tego DK, który jest już prawie na poziomie drugim. I co mamy w bazie Musury? Mamy tier 2. Wojska gra. Jeszcze nie mamy Lisza. Nie będzie złapany. Jest Lisz w produkcji. No i ten DK ma strasznie mało HP. Będzie ciężko w tym momencie spuszować Musurze bazę Expa Humana.
buty szybko się po stronie arcymaga i to może być martwy DK, jeśli by się zapędził za daleko. Prawie poziom trzeci u arcymaga, cały czas na poziomie pierwszym DK, jednak no, to się może szybko zmienić. Ale już działa ekspansja u ateista. Zostały zaatakowane. Nie jest to bardzo szybko, ale też nie jest jakoś ekstremalnie późno. No, jestem ciekaw, jaki tutaj item. Najlepsza była tu miksturka. Jest znowu różka iluzji. W takiej sytuacji, gdy mamy rannego DK, aby tu się miksturka, regeneracja HP, regeneracja many. Zawsze jest ok. A tu mamy większą miksturę many. Item, który bardzo dobry, który warto zachować na przyszłość dla MK. Ateist nie ma w ogóle towerów w bazie. Wojska gracza. A buduje kolejny na ekspansji. Dopiero zaczyna te chować. Ma tylko arcymaga, ma footmenów z defendem, ale w momencie, kiedy właśnie ta statua się pojawia na polu walki, najprawdopodobniej nie będzie w stanie nic zabić humana. Przestraszył się troszeczkę tej iluzji. No i milicja przywołana, aby pomóc tutaj. Mamy zaledwie 3 fiendy. Mamy dwóch herosów i statuę. Jak to wystarczy, żeby łamać te towery? O, ślepo prowadzą te milicje. Trzeba zawsze o tym pamiętać, żeby troszeczkę dalej od krypa prowadzić milicjantów. A tu jeszcze atak w ziemię, padają kolejni. No to nie było najlepsze posunięcie z jego strony. Nie widzę w ogóle kuźni. Jest mało drewna. Nie przez te towery. Wojska gracza zostały zaatakowane. Kwestia, czy się jakikolwiek utrzyma. Ten jeden najprawdopodobniej się utrzyma. Miasto zostało zaatakowane. Będą niedługo desy. No i w tym momencie mamy tir. Dużo, bardzo dużo golda. Po stronie tej jest mało drewna. Jak tutaj... Jaki ma pomysł ateist tutaj na obronę? No to wygląda na to, że... Nie ma coil. Jednak w porę TP, po TP do expa. Jest skupiony potion. W tym momencie ateist żyje, ale nie może korzystać z jakichkolwiek dobrodziejstw tier 2. Jedynie skorzysta z Herosa. Na inne, na budynki nie ma w ogóle drewna. No i bardzo tutaj dobra gra pozycyjna ze strony Mosury. Pierwszy des. Cały czas na poziomie drugim jeszcze jest DK, ale praktycznie Mosura zrobi tylko jeden creep. To nie do końca. No i MK tutaj też idzie. Budzi creepa. No i mamy poziom trzeci DK, poziom trzeci DK. Ten fient przeżyje. O, MK może niekoniecznie.
Dużo towerów tutaj. Miasto zostało zaatakowane. Ale no widzimy tutaj, no nie będzie miał drewna, no nie ma jak mieć drewna. Zaraz wszystko straci na próbę naprawy tutaj. Czy to towerów, czy to tego ratusza. No i to nie, to wygląda bardzo źle dla ateista. To wygląda bardzo źle. I mamy znowu Pitlorda, tym razem Pitlorda mamy jednak z deszczem ognia. Tu nawet nie próbuję zabić teraz, w tym momencie dopiero. Skupił się wcześniej na towerach. No i GG. 2-0 dla Mosury. W tej Mosura cały czas z graczem niepokonanym. O, nie zmienię tutaj. Tak. No i to jest koniec tego meczu. To jest koniec tego meczu. Miał być hit. No ale troszeczkę, troszeczkę.